Wieczór z poezją i muzyką w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej poświęcony był wierszom Anny Kamieńskiej. Pomysł organizacji spotkania zrodził się na początku roku szkolnego, kiedy to pani Marta Łysyganicz przedstawiła go swoim uczniom. Sam projekt powstał 3 lata temu. Jest to scenariusz Drugie Szczęście Hioba, wiersze Anny Kamieńskiej połączone z muzyką. Premiera właśnie tego wydarzenia miała miejsce 3 lata temu w Łodzi, gdzie wcześniej mieszkałam. Spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem, dlatego powtórzyliśmy go kilkakrotnie. Potem wspólnie również z Włodzimierzem przedstawiliśmy inną poezję, poezję Julii Hartwig. I teraz, kiedy właśnie zamieszkałam w Kotlinie Kłodzkiej, pomyślałam, że warto, aby przypomnieć ten scenariusz właśnie tutaj. Pomysł na dzisiejszy program jest wynikiem spotkania. Spotkania mojego i spotkania Marty. Postanowiliśmy te nasze talenty, które otrzymaliśmy, połączyć i stąd pomysł. Zaproponowałem poezję Anny Kamieńskiej, bo wydawało mi się, że jest to poezja po pierwsze znakomita, a po drugie dotykająca bardzo takich codziennych spraw każdego człowieka. A głównie w przypadku poematu Drugie Szczęście Hioba, problemu cierpienia. Czemu niedola, krzywda i cierpienie są gadatliwe jak nauczyciela? Spokój codzienności słów szuka wątpliwie jak ucznia. Podczas pierwszego wystawienia tego scenariusza grałam tylko ja przy fortepianie utwory, które skomponowałam specjalnie do tej poezji. I dziś również zabrzmią 2 kompozycje, które zostały napisane specjalnie na tą okazję, ale również usłyszymy duet gitara-wiolonczela. Będą to uczniowie naszej szkoły, wykonają kompozycję Erika Satie. Usłyszymy także uczennicę klasy fortepianu, która wykona preludium Fryderyka Chopina z opusu 28. Niezwykle się cieszę, że uczniowie z entuzjazmem przyjęli moją propozycję i dziś wspólnie razem wystąpimy na scenie. Jest to mój pierwszy koncert, w którym biorę udział. Moja działalność i zaangażowanie w tej dziedzinie artystycznej już trwa od najmłodszych lat.